pani profesora poprawiła pani nasze sprawdziany? Poprawić, moja droga, to ja się mogę na krześle. Sprawdziany się ocenia. W takim razie oceniła pani nasze sprawdziany? Nie. A mogłaby je pani sprawdzić teraz? Mogę. To super. Ale nie chcę. Obiecała pani, że w tym tygodniu jest sprawdzian, jest piątek. Czyli jeszcze mam 2 dni. Obstawiam, że oddaję w poniedziałek. W poniedziałek to ona odda obiad niedzielny, a nie nasze sprawdziany. Agata! No co? Jola, a ty byś nie mogła powiedzieć mamie, żeby sprawdziła je w domu? Moja mama nie przynosi pracy do domu. No to lipa. Przynajmniej wiadomo, że nic ze szkoły nie wynosi. To zupełnie tak jak my. Przecież ty raz wyniosłeś głośniki. Mireczku! Nie Mireczku, mi tu teraz Jola na własne oczy widziałem. Ale zapytaj, kiedy możemy się spodziewać tych sprawdzianów. Pani profesor, to kiedy możemy spodziewać się tych sprawdzianów? Spodziewać to się, Adi, można dziecka, ale skoro wam tak zależy, no to nie wiem, poniedziałek. No i elegancko! Na 100%! Tak, proszę się przygotować z lektury. Ale Adi pytał o sprawdziany. No ja wam mogę zrobić tylko jeden, ale skoro wam tak zależy, to pani Grażynka z matematyki też wam coś przygotuje.